No siemaneczko wszystkim. Witajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak rosną moje tutaj dyniowate. Czyli na pierwszym planie mamy cukinię. Tutaj jest jedna, jeszcze żadnych owoców nie widać. Tutaj mamy drugą. O, tutaj już coś się pokazało. Mamy damski kwiat, więc będzie cukinia. Tutaj zajrzymy, tu jest też pusto, chociaż kwiaty już jakieś są. Kurczę, ciężko mi się przebić przez ten gąszcz. Te pierwsze to były zwykłe zielone, a tutaj te drugie to są takie biało-zielone. O, tu też już coś się pokazuje, widzicie? Pierwszy owocek. O, tutaj też mamy. Także zaraz będziemy mogli sobie podjadać. Jak widzicie, to zarosło strasznie. O, tutaj ta chyba ma najbardziej okazałe te cukinie. I kolejna, ta też już coś tutaj ma, także zaraz będziemy jeść. Jak widzicie, dynia Field, która tutaj była w trzecim rzędzie, rozrosła się masakrycznie. Muszę się wziąć i poprzycinać, tak jak koleżanka tutaj z kanału Mardar mi mówiła, żeby przeciąć pędy główne, wtedy jak rozkłada na boki, rozwija z tego głównego pędu dynia, to wtedy się szybciej zawiązują tam owoce. Tu jak widzicie, kukurydza wariegata, też od koleżanki Mardar, fajnie wygląda. Tutaj mam kilka tych krzaczków. No i przejdziemy jeszcze do arbuzów. Muszę tak ostrożnie stąpać, żeby nic tutaj nie popsuć. I mamy arbuzy. Jak widzicie, te tutaj najbliżej dyni tak marnie rosną. To jest jeden gatunek. O. Tu w tym drugim rzędzie, nie pamiętam, ale tutaj chyba był ten żółty taki arbuziok, orange. Także jak widzicie, ładnie się to wszystko rozrasta, ale owoców póki co nie widać, same męskie kwiaty. Może gdzieś dalej, o, to widzę jakiś żeński. No ciekawe, czy zapylony zostanie. Także jak widzicie, te tutaj w drugim rzędzie się rozrosły ładnie. Ale owoców jakoś za bardzo nie widać. Znaczy, tak jak mówiłem, jakieś tam gdzieniegdzie są żeńskie kwiaty z zawiązkiem, ale jeszcze muszą być zapylone. No, także tak to wygląda. Poszukamy jeszcze, może coś tutaj znajdziemy jakieś. O, tu mamy męski, tutaj też męski. No, tych żeńskich nie widać. O, tu jest coś. Nie wiem, czy to widać. Jeden. O, tu już mamy zawiązany. Ciach, widzicie, takie maleństwo. Także coś arbuzowego w tym roku chyba zjem. O, tu mamy kwiatek męski. Tu jest żeński. No, zobaczymy. Zrobimy taki myk. Oberwiemy tego. Nie wiem, czy on pyli, czy nie. I spróbujemy zapylić. Trochę mu odegnę te płatki.
No i zobaczymy, czy coś to da, czy nie. Tu mamy kolejne. No, jak widzicie, tam kwiatki są, ale głównie męskie. Także nic, biorę się za tą dynię. Muszę ją troszkę poprzecinać, bo zdominowała całkiem tutaj ten teren. No, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć.